Witajcie, drodzy moi kochani. W dzisiejszym programie chciałem Wam powiedzieć kilka słów o żywności, która jest w naszych supermarketach. Ja powiem tylko krótko, że nie cała żywność, która jest w supermarketach, jest tak naprawdę zdrową żywnością. Nie jest to żywność świeża, żywność, która da nam obfitość witamin, minerałów. Trzeba po prostu wiedzieć, co w supermarkecie można kupić, a czego nie można. Po prostu znajdują się w niektórych produktach, ciastkach, czy w pewnych produktach, które są zamrożone, mrożonki, szczególnie dużo sodu się tam znajduje. Znajduje się dużo substancji konserwujących. Także drodzy kochani, naprawdę musicie uważać to, co kupujecie, ponieważ w wielu przypadkach naprawdę żywność jest jakby przekonserwowana. Za dużo tam jest konserwatów, za dużo substancji, które konserwują dany produkt i to po prostu odbije się na Waszym zdrowiu, drodzy kochani. Ja chciałbym też powiedzieć o soli, kilka informacji. Sól kuchenna, ta, która jest zrafinowana, która już jest, te wszystkie takie substancje, które dla nas są dobre, są już odebrane w tej soli. Taka sól naprawdę rafinowana, 100%, nie jest zdrowa. No niestety, nie jest zdrowa. Teraz ostatnio się dowiedziałem, że w Polsce była używana do celów spożywczych sól, którą się sypie drogi. Po prostu ja, drodzy kochani, Wam powiem jedno, że nie jest to zdrowa sól. Ta sól po prostu zabija. Można zrobić eksperyment. Można podlać kwiat wodą morską i ten kwiat będzie bardzo silny i się jeszcze zrobi bardziej piękny i silniejszy. Popatrzcie na moje kwiaty, jakie są piękne. Ponieważ są podlewane wodą morską. Dlatego one są takie piękne, mają takie piękne kolory. Dlatego, ponieważ pewną część wody, którą dostają te kwiaty, jest to woda morska, woda pochodząca tutaj z Atlantyku. Dlatego te kwiaty są takie piękne. Jeżeli zrobicie roztwór wody tej rafinowanej z solą, tą solą, którą się rafinowaną, którą się kupuje, wówczas kwiat umrze, ponieważ ta sól jest różna od soli, którą zawarta w wodzie morskiej. Także, drodzy kochani, ja naprawdę uczulam Was na ten temat, ponieważ dużo hamburgerów i jest zrobionych z krów, które są jakby pasione paszą, która jest na bazie białka zwierzęcego. To raz, te krowy są chore, potem dostają 80% antybiotyków i te antybiotyki są w tym mięsie. Potem z tego się robi odpowiednie hamburgery, te hamburgery idą do McDonalda. I to wszystko ludzie normalni nie mają pojęcia o tym, co oni tak naprawdę jedzą. Także najlepiej po prostu wstrzymać się od jedzenia mięsa, nie jeść mięsa takiego z McDonalda, czy z jakiegoś Burger Kinga, czy z jakiegoś takiego domu szybkiej obsługi, ponieważ nie wiadomo, jakiej jakości jest to mięso. Może ten sandwich, czy ten hamburger kosztować 1 euro, czy 1,50 euro, czy 2 euro, ale po prostu jakość tego mięsa może dać nam dużo do myślenia, prawda? Dlatego bym polecał kupowanie żywności w sklepach ekologicznych, w sklepach u rolników, na jakichś straganach, gdzie ludzie, rolnicy jakby prezentują swoje produkty. I jeżeli jeszcze ktoś z Was, drodzy kochani, ma właściwości radiestezyjne i może wziąć wahadło i sobie wybadać, czy dane ziemniaki są dobre, czy są transgeniczne, czy nie są transgeniczne, to tym o wiele lepiej. Po prostu tutaj na Teneryfie jest taka sytuacja, że są ziemniaki miejscowe, są 40 rodzajów różnych ziemniaków na Teneryfie, ale są sprowadzane te ziemniaki, bardzo malutkie, takie niewielkie, z Anglii. Jest ta sama jakby gatunek, tyle że jest po prostu hodowany w Anglii i Bóg wie, jaką chemię to ma w sobie, Bóg wie, jakie środki chemiczne to były stosowane na te ziemniaki. Po prostu jest piękny, różowy, piękny ziemniak, sprowadzany z Anglii, ale nie wiemy po prostu, jakie środki tam oni stosowali na ten ziemniak, że jest taki piękny i taki okrąglutki. Także po prostu musimy niestety zwrócić na to uwagę. Ja polecam Wam, drodzy kochani, stosowanie warzyw i owoców ze sklepów ekologicznych, które jest w Polsce mnóstwo. Również nasz kraj obfituje w stragany. Także tam można zakupić odpowiednie produkty do zrobienia odpowiedniego posiłku. Drodzy kochani, chciałem Wam polecić odpromiennik. To jest odpromiennik Home Office, który służy do odpromieniowania mieszkania. Właśnie jest bardzo dobry, ma zasięg 25 metrów. Obejmuje nam całe mieszkanie. Tutaj mamy odpromiennik, który jest osobisty do kieszeni.
jak również mam podkładkę do portfela. No, te wszystkie produkty naszej firmy można znaleźć na linku pod YouTube'em. Także pozdrawiam Was tutaj z Teneryfy i do widzenia.